Znajdujemy się dzisiaj na pikniku pod wieżą, rodzinnym pikniku w Bismarka. Impreza została zorganizowana przez gospodarzy, jak również Młodzieżowy Dom Kultury i wielu przyjaciół, znajomych, którzy postanowili po prostu z okazji i Dnia Matki, i Dnia Dziecka, i końcu roku szkolnego spotkać się i zintegrować. Mamy tak fajne miejsce tutaj w parku, w Mrągowie, właśnie wieżę Bismarka z takim potencjałem, razem wspólnie pobawić. Impreza cieszy się dużym powodzeniem. Mnóstwo dzieciaków przyszło od razu, wzięło udział w warsztatach, robią prezenty, niespodzianki. Bawią się bańkami, rysują kredą, robią tatuaże, jak również warkoczyki. No i oczywiście w tym upale pieczemy kiełbaski. Wszyscy bawią się fajnie, są zadowoleni i myślę, że warto być razem, warto się razem spotykać i integrować. Chciałam też podziękować ludziom dobrej woli, którzy mieli otwarte serce, pomogli nam w zorganizowaniu tej imprezy. Sławkowi Piątkowskiemu, który zorganizował darmową kiełbaskę, pieczywo. Oczywiście gospodarze tutaj picie, jak również Kościołowi Zielonoświątkowemu za użyczenie stolików, krzeseł i wielu, wielu innym osobom, których może teraz nie wymienię, ale dziękuję bardzo i naprawdę jesteśmy wdzięczni, bo impreza się bardzo podobała.